Witajcie moi drodzy, bardzo serdecznie. Dzisiaj zagram Ezem, ostatnio nie naprawdę sporo gram. No i w sumie można powiedzieć, że aktualnie jest to mój main. Przedstawiam wam mój build. Na początku słuchajcie, lecę w Mana Moona oraz Trinity Force, które dostało buffa. Uważam, że aktualnie no chyba jest to najlepsza forma Shina dla Eza, aczkolwiek Sandere też jest mocny. Więc w sumie jak gracie, to zależy od matchupu. Generalnie Trinity Force chyba jest najbardziej uniwersalne, nawet za Ice Gantletem grami też jest ok. Pamiętajcie, żeby najpierw zakupić sobie łezkę oraz Shina. I no nie składajcie całego ani Trinity Force, ani Mana Moona, nie ma co tego aż tak rushować. Możesz sobie jeszcze wiesz, spokojnie kupić buciki, nawet zonie, wiesz, żeby być bezpieczny. Tak czy jak już ten damage będziecie mieć, nawet mając tylko i wyłącznie tego Shina, a łezkę wiadomo, tylko po to mamy, aby spamować umiejętnościami. W sumie to taki pierwszy power spike już masz bardzo szybko, wystarczy, że masz 1800 golda, 900 golda dostajesz, w sensie kosztuje łezka oraz 900 golda kosztuje Shin. No i już masz tak naprawdę power spike'a mini, ale jak już masz tego Mana Moona i Trinity Force, to jest kompletnie podwójny power spike i naprawdę robi o robotę. Jeżeli chodzi o buciki, no to na przykład ja uwielbiam bardzo na cooldowny, myślę, że są bardzo przydatne na Ezreal, zwłaszcza, że to E jakiś czas temu, kilka patchy wcześniej zostało znerfione, no i teraz ma naprawdę duży cooldown, no i każda forma gdzieś tam, wiesz, zmniejszenia tego jest bardzo, bardzo, bardzo przyjemna. Wierzcie mi, ten dodatkowy flash robi różnicę. Oj, robi. No i później można lecieć w sumie jak chcecie. Ja myślę, że ten Blade of Runeking dalej jest super mocny, w sensie to się w ogóle nie zmieniło po tym nerfie, bo to tylko chodzi o golda. No ale dla Eza wydaje mi się, że super, bo kradniesz movement speed, masz też dodatkowy damage, no attack speed, troszkę physical vampa, no fajne statystyki, na Ezie to pasuje, szybko to też się stakuje, zatem myślę, że warto zasięgnąć po ten przedmiot. Później Serilda, aczkolwiek możecie też lecieć w Mortal Remindera, czyli ten drugi rodzaj penetracji z antyhealem. Myślę, że te dwa wybory są, w sumie zależy od matchupu, tak, no, najbardziej chyba uniwersalna jest Serilda, ale jak trzeba, no to się kupuje tego antihila. No i na końcu Guardian Angel, aczkolwiek można to też zastąpić spokojnie Devdancerem. No i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o build. Jeżeli chodzi o runy, to w sumie Conqueror jest chyba najlepszy. No i najważniejsze jest, żebyście mieli tego Mana Flow Banda, jeżeli lecicie oczywiście pod Mana Moon. Jeżeli nie, no to możecie sobie też inaczej zagrać. Jeżeli chodzi o spele, no to Bariera albo Exos. W tym matchupie biorę Exos, bo uważam, że jest chyba najbardziej useful. Generalnie chyba na każdej linii jak gracie, to warto o tym myśleć. Kontruje to wielu czempionów, no i wam też daje taką stabilizację, no bo ludzie wiedzą, jaką działa, spowalnia, zmniejsza też damage, no jest po prostu mega, mega silny. No i w sumie tyle, zapraszam was do gameplayu. O, gramy z topowymi graczami w Wild Rift. No i zobacz, jakie FPS-y skaczą w byku. Ja dłużej tego nie zniosę. Tak, w sensie ogólnie, ten telefon będzie mu... On jest... Nie wiem, dlaczego tak jest, szczerze powiedziawszy, no. Bo on powinien być naprawdę, wiesz, tos. Madzia, fajne, że nie mogę robić tego i tego. Mówicie, tutaj już kombinuję. Ja po tej Madzie kończę jak coś, więc spokojnie. Dobra, zmykam. No, rockfony albo tablet. Kurczę. Ja tam. Madzia, pogódź się z tym, że sam sobie są, wiesz. O tyle, fajnie, że to miał być telefon dla Madzi i będzie, nie? Ja sobie jeszcze trochę na nim pogram i zmykam na coś normalnego. I co? Co jest Aurelio? Przegrywa? Na Ankę? Co tam się musiało wydarzyć? Ale FPS-y mi już skaczą. Ej, a może zrobię tak? Nie wiem, czy to coś pomoże. Nie, spada. Dalej mam spadki FPS, lol. Idę na dół. No inaczej tego nazwać się nie da. W ogóle taki połk jest spoko dla nas. Yeah.
spodziewałem się tego. Jakieś OTP Akshana. Bo tak naprawdę na styk to wszystko wyszło. Ja wiem, co zrobiłem też głupio. Ja w jego minionach się biłem. Ale ogólnie byłem wręcz przekonany, że go zabiję. Zwłaszcza, że mam Sorakę. Jakiegoś wardzika tutaj damy. Stąd nie mogą, tutaj jest bardziej dobra, muszę patrzeć na mapę i jestem bezpieczny. No miniony ominęłam to raz. No, trzeba to spuszczować szybko. Cofeczkę zrobimy. Nice! Nice! Triple kill for me! Ja bym się cofnął, to rozegrał właśnie na spokojnie. Shit, on nie żyje. Troszkę trolling, aczkolwiek Lulu się cofa. Więc moglibyśmy się bić. Że szkoda, smoka nie wzięliśmy. Fuck! Można mida po prostu pójdę, chociaż nie. Mid jest spuszczowany.
Ogólnie to my powinniśmy wygrać tego bota, nie? To tak konkretnie. No wystarczy, że stoi tak jak teraz, z tej odległości. Ja gram 1 versus 2, ja to robię. Ale bydlacza, no... Bydlacza jest, no. No i stój z tyłu to sorry. To tak, to tak. No to ładne daje w epizodzie. Ale action żyje. Dawaj seraczka, robimy. Dobra, cofka. Potężna rozgrywka. Ja cisza w ogóle, nie? Kurde. Skupiłem się, sorry widzowie. Sorry. To był syndrom skupienia. Myślałem, że będą ten. Dajwować tego. Się będą miały siłę się zabić, dobra. Jest okej. Tak chciałem ostrzec, nie? Chciałem trochę zrobić wiz dla niego. Bo byłem wręcz przekonany, że go tam gdzieś dziabną i dziabnęli. Double kill for me! To było ładne. Podobało mi się. Ale bombeczkę dostał.
you be where your feet are, you'll never stand by or hear yourself. You're never gonna give up, never gonna stop. The one who doesn't give up, the one that can show you. No ja chcę się cofnąć w końcu, kurczę. Aloro. Aloro do zady. Ale dobry ten action. Wydaje mi się, że to jest jakiś topowy action. Bo tak, tą Shooting Princess mam nawet znajomy, którą znam. To jest OTP w ogóle. Coś ona ogląda tylko supportami i gra właśnie ardenciarami. A tego actiona tak nie za bardzo znam. Ale spoko grał na linii. U cwaniaczek. Taki musiałem go wyjaśnić sobie. O, ale mnie zmiażdżyła tanka, myślałem, że rzuci wszystko naraz, a jak chciałem wtedy zonie, nie udało się, no nie wyszło. No to i tak by chyba nic nie dało. To chyba i tak by nic nie dało. Ale chłopak nie żyje teraz, no i dobrze. Co on potężnego youtubera zaatakował. Dzięki. This night is precious. I won't let you ruin it. Engage. GG! Piękna rozgrywka! Ogólnie ta... Ta Lulu w Enemy ma na pewno dużo gierek. Zresztą wam pokażę Enemy. Jestem ciekaw samym tego Akshana, bo gość ogólnie dobrze grał. Przynajmniej Veligen, później już był Snowball. SK? 96% lepszy Ezyn? Może być, nie narzekam. Taka gierka zakończająca streamka. Damage, w sumie nie taki zły, 44 tysiące, więc prowadzący.
kto tam dobrze grał? Tanka w ogóle jakoś. Tanka też jest. Tanka to jest OTP Anka, ale. Już nie czułem tego. No, to jest Akshan main. No i ta. No ona ma, słuchajcie, ta Lulu ma 4,5 tysiąca gier na Lulu. Ja pierdykam, widzowie, rozumiecie to? Spójrzcie na nią, 4,5 tysiąca gier. Wyobraźcie sobie to? Na jednej postaci mieć tyle gier? Grałem na Lulu z 4500 prawie gier. No come on. Łapka w górę, widzowie. I do następnego. Siema. Trzymajcie się. Buziaczki, pa pa.